we wnętrzu elektrowni, weszliśmy do środka. Za chwilę ma tu przyjść człowiek, który nam wszystko pokaże. Ja tam już z daleka widzę jakieś gigantyczne monitory. Wygląda to na jakieś centrum dowodzenia. O, już idzie pan. Zaczyna się to wszystko tutaj, tak? Tak, zaczyna się tutaj. Dyżurny inżynier ruchu, stąd właśnie uruchamia poszczególne hydrozespoły do stacji operatorskiej, jak również zaczynamy. I cały nadzór nad wszystkimi układami technologicznymi w elektrowni również właśnie z tego miejsca. Aha. Tutaj właśnie widać sekwencję uruchamiania się drugiego hydrozespołu, a tutaj widać układ elektryczny hydrozespołu. Tutaj drugi hydrozespół i moc czynna 60 MW, tak? Tak jest, w tej chwili mamy 60 MW, moc czynna. I teraz dojdzie hydrozespół numer 2 odstawiany. Czyli wyłączany. Czyli wyłączany z sieci, tak jest. O, nawet słychać, że spada moc w tej chwili. Zaczyna drgać lekko podłoga. A w tej chwili widać, że moc jest 0 MW i obroty zaczynają maszynie spadać. Teraz zobaczymy, jak to naprawdę wygląda i się kręci. Jesteśmy teraz w podziemnym pomieszczeniu, w którym znajdują się te oto 4 takie pomieszczenia wielkie, które mieszczą w środku cały hydrozespół. Zaraz idziemy do jednego z nich, zobaczymy jak się rusza. Weszliśmy do szachtu hydrozespołu numer 2. Po lewej widać potężny wał łączący turbinę, która znajduje się piętro niżej, z generatorem znajdującym się piętro wyżej. Za chwilę specjalnie dla nas ten właśnie hydrozespół zostanie uruchomiony. To jest hala turbin, przed chwilą tu byliśmy, teraz jesteśmy jeszcze niżej do samych kazamatów elektrowni. Jeszcze niżej. Jesteśmy na najniższym poziomie. Za tą ścianą znajduje się turbina. Za chwilę woda pod ciśnieniem 5 atmosfer przemierzy tę potężną rurę znajdującą się nade mną. Dalej woda wpadnie w turbinę i zacznie poruszać jej łopatami. W efekcie piętro wyżej zaczyna poruszać się wał przekazujący jej ruch do generatora znajdującego się ponad nim. W tej chwili znajdujemy się w korytarzu, który łączy elektrownię z zaporosem. Czyli w tej chwili właściwie nie jesteśmy jeszcze w konstrukcji. W tej chwili też nie jesteśmy. Dojdziemy. Dochodzimy tam. Po chwili znajdujemy się już wewnątrz konstrukcji tamy. Jesteśmy na samym jej dnie, nad nami wznosi się cała jej struktura, a za tą ścianą, kilka metrów betonu ode mnie, znajduje się 500 milionów metrów sześciennych wody zbiornika solińskiego. My jesteśmy teraz mniej więcej na wysokości jego dna, mamy więc tam ciśnienie ponad 5 atmosfer, od którego oddziela nas ta właśnie ściana. Zapora zbudowana jest z połączonych ze sobą sekcji i zakotwiczona na głębokość 50 metrów w głąb skały. Tama nie jest jednak zupełnie szczelna, gdyż woda pod ciśnieniem przebija się pod nią, przesiąkając przez podłoże. Aby nie dopuścić do zjawiska wypłukiwania materiału skalnego, na którym stoi zapora, przesiąkająca woda jest już na początku przechwytywana i odprowadzana specjalnymi kanałami. Wygląda jak z jakiegoś filmu science fiction. Pogorszony szczebek, sama nazwa wskazuje, oszczędziło olbrzymie ilości materiału w zaporze, ale wcale nie osłabiła, wręcz przeciwnie. Jedna z jej funkcji to jest to, że woda przepływająca od zaporu, o której wspominałem na pierwszej galerii, dostaje się właśnie tutaj. Tutaj widzimy właśnie wodę. Jest to ta woda, która przepłynęła od zaporu spodu. Tak, tutaj została odciążona, dzięki temu konstrukcja jest bardziej wytrzymana. Ta cała strona przywieszna, ma zadanie utrzymać konstrukcję w tle, bo zapora jest to konstrukcja betonowa typu ciężkiego, czyli cały nacisk przenoszony jest na fundament, na którym żeśmy byli, a ta strona robi zadanie takie jakby podpórki, czyli utrzymuje konstrukcję w pionie. Jedziemy teraz w górę, wewnątrz konstrukcji tamy, windą, szybem, gdzieś na trzecią galerię, powyżej połowy tamy. W Polećmy jeszcze na chwilę nad samą zaporę, by lepiej dostrzec prawdziwe rozmiary tego obiektu. 80 metrów wysokości, ponad 600 metrów długości, 760 tysięcy metrów sześciennych betonu. Wewnętrzne korytarze długości ponad 2 km, roczne możliwości produkcyjne 230 gigawattogodzin. Wyjątkowo spektakularne miejsce, co ciekawe niedawno gościła tu też ekipa telewizyjna i oprowadzali ich ci sami ludzie. Ich film, który zrealizowano przy współpracy PGS Discovery w ramach cyklu Odkrywając Wielkie marki, znaleźć można na YouTube'owym kanale GKPGE. Przy okazji dzięki za wszystkie maile i propozycje miejsc wartych odwiedzenia. Wiele z nich ma naprawdę duży potencjał filmowy i już teraz planuję realizację następnego odcinka tej serii. Do zobaczenia zatem w kolejnym z nich.